To już niemal kwadrans po godzinie 7:00. No to Zygmunt, kogo obudziłeś? Obudziłem Kasię. Cześć Kasia. Witamy. Halo, halo. Zasnęła z powrotem. Co ty mówisz, że obudziłeś? No, przed chwilą rozmawialiśmy. Kasiu. Halo, halo, jestem. No, śpisz? Super. Halo, jestem. Halo, Katarzyno, śpisz? Dzień dobry, nie śpię, wychodzę do pracy za moment. Fantastycznie. Słuchaj, dzwonimy do ciebie, żeby złożyć ci serdeczne, wspaniałe, ogromne buziakowane. Buziaki też. Życzenia urodzinowe. No dziękuję, jestem w totalnym szoku. Słuchaj, a przychodzi ci do głowy, kto mógłby takie życzenia tobie drogą radiową składać? Oczywiście, że tak. A kto? Mam taką jedną osobę. A kto? Powiedz. Marzena. Tak, o, oczywiście, strzał w dziesiątkę. A kto to jest Marzena? To jest moja siostra cioteczna. Ach tak, i to taka rozrywkowa dziewczyna, która po prostu zawsze wie, co zrobić. O wszystkich pamięta, o całej rodzinie. Niesamowite, fajnie mieć taką niesamowitą kuzynkę. Zgadza się. Dobrze, to masz chwilę, pozdrawiaj kogo zechcesz. No dziękuję serdecznie, pozdrawiam przede wszystkim Marzenkę i bardzo, bardzo jej dziękuję. Myślę, że chyba dzisiaj się będziemy widziały. Ach tak? Także... A co planujecie? A tak naprawdę to co ty planujesz? Impreza. Cicho, na nie razie podpowiadaj. Praca, po południu jakaś kawusia, jakieś ciacho. Ciacho i kawusia. No dobrze, to życzymy wam przyjemnej kawki i pysznego ciacha. Składamy na twoje ręce wszystkiego najlepszego z pozdrowieniami również od Radia Parada. Od Radia Parada także podwójne zaproszenie. Do klubu muzycznego Pewex. No dziękuję serdecznie. Jestem w takim szoku, że nie wiem co powiedzieć. Pozbierasz. Włącz Radio Parada, za chwilę będzie bardzo dobra muzyka. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Dzięki, Marzence również. Dzięki Trzymaj bardzo. Trzymaj się, pa. Do usłyszenia. Pa.